Bogu, Najwyższemu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Amen. Jemu niech będzie najwyższa chwała, najwyższa cześć. Tak się cieszę, że możemy być razem i czytać Słowo Boże. Możemy przychodzić przed Boże oblicze. On jest najwyższy, On jest najwspanialszy, Jezus Chrystus. Ten, który mnie zbawił, który Ciebie zbawił, który oczyścił swoją krwią, na własność wykupił nas i powiedział, zapisałem Twoje imię w Księdze Życia i już nikt go nie wymarzę. Jesteś mój na zawsze. Córko moja i synu mój, jesteś mój na zawsze. Ukochałem Ciebie przed założeniem świata. Amen. Halleluja. Do Ciebie, do mnie, do każdego z nas dzisiaj Bóg mówi tak samo. Tak jak tutaj śpiewaliśmy w tej pieśni, ukochałeś mnie. Halleluja. Halleluja. Dzięki Ci, Duchu Święty. Chciałbym czytać Słowo Boże. Nasz Pan jest cudowny. Jezus Chrystus jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Amen. Wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam. Amen. Halleluja. Taki jest nasz Jezus Chrystus. Taki jest nasz Pan. Taki jest nasz Zbawiciel. I wiecie, kiedy czytałem Słowo Boże, kiedy wgłębiałem się w Jego obecność, mówię, Panie, Ty jesteś taki cudowny, tak wspaniały. Jakie słowo do swoich ukochanych ludzi dzisiaj dasz? Do swoich ukochanych. Wiecie, kiedy modlę się, kiedy jestem na kolanach i pytam się, Boże, co dzisiaj przygotowałeś dla nas, to widzę zawsze Wasz obraz i temu lubię się na Was patrzeć. Lubię się patrzeć i kiedy widzę Was, mam pamięć wzrokową. Zwykłej pamięci nie mam dobrej, ale wzrokową mam dobrą, dlatego jeszcze się cieszę, póki jest dobry wzrok, chociaż literki w Biblii coraz mniejsze się mi robią, ale widzę Was wyraźnie i wiecie, kiedy się modlę, mogę modlić się tak, jak widzę wasze uśmiechnięte oblicza, mogę się modlić o Was i cieszę się, że znowu mogę się patrzeć. Dlatego jak najmniej zamykam oczy, żeby tylko najwięcej Was widzieć. Halleluja. I kiedy modliłem się o to słowo, to Bóg ma naprawdę najlepsze rzeczy. On ma najlepsze rzeczy i zawsze mam dylemat, bo kiedy przychodzę do Boga o słowo, szczególne słowo, to jest pełny stół zastawiony. Jest pełny stół zastawiony i Bóg mówi, słuchaj, weź to najlepsze, bo jest krótko, jest mało czasu i weź to najlepsze. To, co najlepsze, weź i rozdawaj od tego, co najlepsze. Halleluja. Ja mam znowu dylemat. Mówię, Boże, ale wszystko jest tak cenne, że nawet ja połowy z tego, ani jednej dziesiątej z tego jeszcze nie skosztowałem. Chciałbym się wszystkim podzielić, co jest w moim sercu, ale to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Dlatego chcielibyśmy przychodzić przez Boże oblicze. On ma dla Ciebie osobiście, On ma dla Ciebie najlepsze rzeczy. Kiedy przychodzisz rano, kiedy wstajesz rano, kiedy zrobisz herbatę czy kawę i kiedy otworzysz Słowo Boże, On już ma dla Ciebie dobre rzeczy. On już może w Twoim sercu dać najlepsze dary, które potrzebujesz na ten dzień. Może jeszcze o tym nie wiesz, ale On już o tym wie i On Ci to daje. Dlatego każdego dnia przychodźmy przed Boże oblicze. Dziękujmy za nasze rodziny, dziękujmy za nasze dzieci, żony, dziękujmy, przynośmy na przed Boże oblicze, bo to jest Bożą wolą. Amen. Halleluja. I chciałbym czytać Ewangelię Mateusza. Ewangelię Mateusza, 17 rozdział. Otwórzmy. Kto ma Biblię, otwórzmy. Dobrze jest nosić Słowo Boże ze sobą, bo zawsze, kiedy Duch Święty zacznie do Ciebie mówić, możesz otwierać, możesz notować, możesz patrzeć, możesz wszystko kontrolować. Wiecie, mi się zdarzyło kilka razy, że nie wziąłem Biblii na spotkanie. Jakoś tak w pośpiechu raz wydawało mi się, że nie będzie w ogóle czytane Słowo Boże, skoro było jakieś inne spotkanie. I myślałem, no, nie wezmę Biblii. I zdarzyło się mi kilka razy i żałowałem tego. Duch Święty zawsze mówi. Duch Święty zawsze mówi. Chcę Wam to powiedzieć, że On zawsze mówi do Ciebie. On jest takim przyjacielem koło Ciebie, który chce rozmawiać z Tobą. I kiedy słuchasz Słowa Bożego, to On zawsze mówi. Nie ma takiego dnia, nie ma takiego spotkania, żeby w pewnym momencie Duch Święty przestał mówić. Było milczenie. Nie wiem, czy u Was też tak jest, ale On mówi. Kiedy się wsłuchamy w Słowo Boże, kiedy słuchamy się w Niego, On zacznie mówić przez Twoje myśli. On zacznie mówić do Twojego życia. Wyobraź sobie, że ja teraz zacznę czytać Słowo Boże, a Ty zaczniesz Go odnosić do swojego życia. To jest Duch Święty. To jest Duch Święty, który przynosi balsam. Jak śpiewaliśmy, Ty jesteś balsamem dla mojej duszy, dla mojego życia. I taki jest właśnie Pan. A po 6 dniach bierze ze sobą Jezus Piotra i Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. I oto ukazał się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być i jeśli chcesz, rozbiję tu 3 namioty, dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos obłoku. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, Jego słuchajcie. A gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarz
swoją i zatrwożyli się bardzo. I przystąpił Jezus i dotknął się ich i rzekł: stańcie i nie lękajcie się, a podniósłszy oczy swoje, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. A gdy schodzili z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zostanie wskrzeszony z martwych. Halleluja. Do tego miejsca może. W tym słowie czytamy, że Pan Jezus pewnego razu wziął trzech uczni. Wziął swoich trzech uczni, kiedy może wszyscy resztę odpoczywali w cieniu drzewa, to On wziął trzech uczni spośród dwunastu i powiedział: chodźcie, zaprowadzę was gdzieś. I poszli w bardzo wysoką górę. Nie wiem, Pan Jezus często wychodził na górę, ale tutaj jest napisane, że wziął ich i prowadził na wysoką górę. To była jakaś szczególna, wysoka góra wtedy. I Pan Jezus wziął na wycieczkę. Dzisiaj idziemy szlakiem turystycznym na wycieczkę. Mówi: Jan, Piotr, Jakub, młodzi ludzie, silni, mocni, ci, którzy chcą odpocząć, niech odpoczą, a wy musicie trochę mięśnie ćwiczyć, idziemy na wycieczkę. Zaprowadzę was na pochodzimy po górach. I poszli na górę, na wysoką górę. I wiecie, kiedy byli na górze, stało się coś niesamowitego. Stało się coś niesamowitego. Mieli widzenie. To było w rzeczywistości, ale to było przedstawione tak, że gdyby zeszli na dół i wszystkim opowiedzieli przed zmartwychwstaniem Chrystusa, nikt by im nie uwierzył w to. Nikt by im w to nie uwierzył. Dlatego Pan Jezus mówi: po mojej śmierci dopiero opowiecie o tym i zostanie to zapisane. Po moim zmartwychwstaniu. I kiedy poszli na tę górę, to pierwszy znak jest bardzo ważny. Zauważcie i zapamiętajcie ten pierwszy moment. Poszli na wysoką górę. Drugi jest to, że kiedy byli w zachwyceniu, kiedy widzieli Jezusa Chrystusa w uwielbieniu, chwale, kiedy widzieli Go w tak niesamowity sposób, zobaczcie, że coś niesamowitego ogarnęło uczniów, że ci dwaj za nie mówili. Piotr był taki wyrywny, że on zawsze wiedział, co powiedzieć. Zawsze, kiedy przyszedł jakiś strach, kiedy przyszła trema, stres, on działał. Wielu z nas też tak ma. Kiedy jest coś szczególnego, to my działamy, a potem się zastanawiamy, co żeśmy to zrobili. I Piotr był właśnie takim człowiekiem. Chcę was pocieszyć, że to nie jest wcale zła cecha. Piotr był takim człowiekiem i kiedy oni zobaczyli Pana Jezusa, zobaczyli też Mojżesza i Eliasza i rozmawiali ze sobą. Ci trzej rozmawiali ze sobą. I Piotr krzyknął i powiedział: Panie, jak dobrze nam tu być. Wyraził, że chciałbym tu być cały czas. Popatrzcie, następny moment jest taki, że w Bożej obecności chce się być i nie chce się z niej wychodzić. Zdarzyło się wam to? Kiedy w Bożej obecności, kiedy przebywasz w Bożej obecności, chcesz tam być cały czas. Chcesz tam być blisko Niego. Jeżeli ci się to nie przytrafiło, to zacznij się modlić, zacznij się szukać Bożego oblicza. I kiedy jesteś sam, zamkniesz drzwi za sobą w komorze, wtedy zacznij się modlić, powiedz: Duchu Święty, dotknij mojego serca, wypełnij moje serce, napełnij je Słowem Twoim, napełnij Twoją obecnością. Chcę być blisko Jezusa, chcę Ciebie poczuć, chcę Ciebie odczuć, chcę usłyszeć Twój głos, a On przyjdzie do Ciebie. To nie są puste słowa, wiem, co mówię. I to jest następny moment, kiedy uczniowie powiedzieli: chcemy tu być cały czas. My nie chcemy z tego miejsca wyjść. Chcemy być w Twojej obecności, w Twoim obliczu. Jest tak dobrze. Boże, jest nam tak dobrze, że tu chcemy zostać. Już nawet nie myśleli, popatrzcie się, nawet nie myśleli o swoich braciach. O swoich przyjacielach nie myśleli już. Jak są egoiści, no. Zostawili ich na dole, tu nam jest dobrze i tu zostańmy. Rozbijmy jeszcze namioty, powiedzieli. Tacy jesteśmy czasami, ale widzę, w Bożej obecności nikt nie wszystko. I tęsknimy do tej Bożej obecności. Kiedy śpiewamy pieśń, już jaśnie jest daleka nam kraj. Wyobrażamy sobie, że kiedy będziemy w Bożej obecności, nie będziemy myśleć o niczym innym. Powiemy: Panie, tu nam dobrze być, tu chcę być cały czas. I tam będzie wiecznie tak. Tam będzie wiecznie tak. Tam już nie będziemy o niczym innym musieli myśleć, o czym tamkolwiek przy ziemskich rzeczach, ale tam będziemy mówili: Panie, jestem w Twojej obecności, jestem blisko Ciebie i tu chcę być. I takim właśnie momencie, w taki moment zaprowadził ich Pan Jezus Chrystus. I kiedy zobaczyli Mojżesza i Eliasza, niesamowite postacie w Biblii, niesamowite postacie w historii Izraela. Nie wiem, czy wiecie, ale Eliasz i Mojżesz są jednymi z największych postaci w historii w Izraelu. Amen?
Jeżeli nie wiecie o tym, to możecie już wiedzieć. To są największe postacie. To są postacie, które wyzwoliły cały naród. To są postacie, które prorokowały, czyniły cuda wielkie, które odmieniły lud, które odwiodły ludzi od bożków, przyprowadziły do Boga żywego. To są postacie, które prorokowały i proroctwa zostały wypełnione. Postacie, którymi Bóg się posługiwał nie tylko w Izraelu, ale poza Izraelem. Pokazał Bóg przez w Starym Przymierzu. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie Bóg pokazał, że On kocha ludzi tak samo pogan i wszystkich ludzi kocha. Kiedy, wyobraźcie, Pan Jezus to przytoczył taki przykład, kiedy Eliasz, kiedy był pewnego razu w swoim narodzie, i Pan Jezus powiedział do Izraelitów coś takiego. Popatrzcie się, ile było wdów w Jerozolimie za czasów Eliasza. Było ich bardzo dużo. A tylko jedna, i to nie z Izraela, ale spoza Izraela, została obdarzona cudem. Amen? Boża miłość wylewała się już w tym czasie, nawet poza ogrodzenie Izraela, nawet poza bramy Jeruzalemu. Bóg jest miłością dla wszystkich ludzi. I prorok Eliasz był niesamowicie używany przez Boga. Był naprawdę postacią, na którą Izraelici patrzyli z wielkim podziwem. Patrzyli na niego, patrzyli i powiedzieli, nawet faryzeusze, nawet nauczeni w piśmie, nawet przełożeni na ten czas, oni oczekiwali, że przyjdzie Eliasz. Przyjdzie Eliasz. To jest w tym słowie napisane. Zanim przyjdzie Mesjasz, przyjdzie Eliasz. Tak mówili. Pan Jezus powiedział tak. Przyszedł Eliasz. Ale zrobili, co zrobili. Przyszedł Syn Człowieczy i też go nie przyjęli. Popatrzmy na nasze serce, jak jest. Nie patrzmy na Izraela, ale patrzmy na nasze serce, jak jest w moim sercu. I wiecie, te postacie. Mojżesz, człowiek, który... Boży człowiek, niesamowity Boży człowiek. Jakże bardzo był próbowany. Jakże bardzo on był ćwiczony. Jego życie nie wyglądało w ogóle kwiatami usłane. Ciężkie od samego początku do samego końca. Ale nigdy nie zamienił Bożej obecności na nic innego. Wtedy, kiedy mu było najciężej, to powiedział, że do tej pory cię tylko słyszałem, ale teraz cię widzę. Bóg, jego obecność, to, co tutaj było, zaprowadzi cię w takie miejsce, że przejdziesz wszystko. Przejdziesz przez wszystko. Dlatego tęskni za Bożą obecnością i niech na tęsknocie nie zostanie, ale szukaj Bożej obecności. Słowo Boże mówi, szukajcie mnie, a znajdziecie. Amen? Dlatego szukajmy Pana. Szukajmy Pana, póki można Go znaleźć. A jest blisko, jest dzisiaj wśród nas. Halleluja. I czytamy, że Mojżesz, Eliasz i Pan Jezus rozmawiali ze sobą. I uczniowie nie wiedzieli, o czym rozmawiają, ale byli tak zachwyceni. Było im tak dobrze, było im tak niesamowicie, że mówią, jest nam tu dobrze być, rozbijmy trzy namioty. Dla Ciebie, Panie Jezu, dla Mojżesza i dla Eliasza. Halleluja. I teraz to, co najważniejsze. Gdy jeszcze Piotr mówił, oto obłok jasny jak słońce, w innym tłumaczeniu jest powiedziane, okrył ich i rozległ się głos obłoku. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. Sam Bóg przemówił do uczni. Przemówił do Jana, do Jakuba i do Piotra. Ten jest mój Syn umiłowany. Ja z tego innego tłumaczenia sobie napisałem, jak to tam jest napisane, jest bardzo, bardzo bliskie takie mojemu sercu to słowo. Bóg powiedział tak, to jest mój ukochany Syn, źródło mojej radości. Jego słuchajcie. To jest mój ukochany Syn, źródło mojej radości. Jego słuchajcie. Wiecie, Pan Bóg powiedział dwa razy o Jezusie Chrystusie takie świadectwo. Powiedział osobiście, kiedy wszyscy ludzie na ziemi słyszeli wyraźnie głos Boży. Chciałbym być w takim miejscu, gdyby usłyszeć Boży głos. Halleluja. Słyszymy Go przez Słowo Boże, słyszymy Go w naszych relacjach, w naszych społecznościach, ale też jest taki moment, kiedy Bóg chce mówić osobiście. Może komuś z was się to przytrafi, więc dzielcie się z tym, mówcie. Chcę was słyszeć, chcę być blisko, chcę słyszeć, jak to jest. I chcę wam powiedzieć, że kiedy On mówi do nas przez kogoś, przez brata, siostrę, mówi przez Słowo Boże tutaj, kiedy jesteśmy na zgromadzeniu, to jest cudowne Jego Słowo. To jest to samo Słowo, które Bóg mówi osobiście. Ale w tym momencie Pan Bóg mówił osobiście. I powiedział jeszcze raz, pamiętacie taki moment? Wcześniej, kiedy Pan Jezus został ochrzczony, kiedy wszyscy ludzie nad Jordanem zostali ochrzczeni przez Jana Chrzciciela i kiedy Pan Jezus też został ochrzczony, wtedy stąpił, kiedy Pan Jezus się modlił się, to podczas modlitwy stąpił Duch Święty. Halleluja. Lubię te słowa. Podczas modlitwy stąpił Duch Święty. Pan Jezus nauczył nas, że kiedy się modlimy, Duch Święty chce stępować. Amen? Halleluja. Amen?
Duch Święty chce zstępować, kiedy Ty się modlisz. To nie jest modlitwa, to nie jest tylko: Panie, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień, dziękuję Ci, że jestem zdrowy i idę do pracy, no i że już muszę iść do pracy. Amen. Chcielibyśmy zostawić więcej czasu trochę. Chcielibyśmy zostawić czasu, żeby porozmawiać z naszym Panem. Bo Pan Jezus, kiedy się modlił, to stąpił Duch Święty. I On nam dał przykład, że kiedy my się modlimy, kiedy my wzywamy imienia Pana, kiedy jesteśmy blisko Boga, kiedy mamy czas dla Niego i rozmawiamy z Bogiem, to chce Duch Święty stępować. Halleluja. Amen. I też chcę Wam powiedzieć, że w piątek, w sobotę, w każdy dzień, kiedy się modlimy, zgromadzamy się, spotykamy się, kiedy się modlimy, oczekuję na to, że podczas modlitwy stępuje Duch Święty i to się dzieje. Halleluja. Czasami widzę, jak się dzieje, jak się porusza między nami. Czasami to odczuwam, czasami to jest odczuwalne, a czasami nic nie czuję i po prostu wierzę i wiem, że On jest. I słyszę świadectwa za kilka dni, że tak było. Ale On jest zawsze. Halleluja. Kiedy my się modlimy, kiedy my wzywamy imienia Pana, nigdy nie zdarza się tak, żeby Duch Święty był gdzieś obok. Zapraszamy Go i On jest wśród nas. I On czyni wielkie rzeczy. Halleluja. Dlatego chcę Was zaprosić, abyście byli w Bożej obecności, abyście przyszli na modlitwę, żebyśmy mogli to razem przeżywać. Czym więcej będzie nas w Bożej obecności, tym więcej ludzi będzie blisko Pana. Amen. A Pan będzie mówił do Twojego serca. I tutaj w tym miejscu, kiedy Pan Jezus został chrzczony, stąpił Duch Święty i ludzie, którzy stali obok, nawet w widoczny sposób widzieli, jak wstąpił w sposób jakby gołębica. To nie był gołąb, tak jak na obrazkach narysowane. Słowo Boże mówi, że wyglądało jakby gołębica wstąpiła w cielesny sposób, naoczny sposób. Duch Święty przyszedł i wstąpił na Pana Jezusa, naszego kochanego Pana. Halleluja. Amen. I wtedy Bóg odezwał się i powiedział: to jest mój ukochany Syn, źródło mojej radości. Halleluja. I wiecie, co ja Wam chcę powiedzieć? Że kiedy wstępuje namaszczenie Ducha Świętego na kogoś, kto jest na ziemi, to Bóg patrzy z nieba i mówi: to jest mój ukochany Syn, źródło mojej radości. I Jego Duch Święty sprawia właśnie to, że Bóg to jest źródło, to jest dla Boga, to jest źródło radości. I kiedy patrzy na Ciebie i na mnie, to mówi: to jest moja ukochana córka, źródło mojej radości. To jest mój ukochany Syn, źródło mojej radości. Bóg za każdym razem, kiedy Duch Święty wstępuje na Ciebie, kiedy otwierasz swoje serce i kiedy pozwalasz Mu, żeby działał w Twoim życiu, wtedy wstępuje Duch Święty, wtedy On przychodzi. On jest w Twoim życiu, jest radością, jest pocieszeniem, jest tym, czego potrzebujesz na każdy dzień. I Bóg mówi: to jest mój ukochany Syn, moja ukochana córka. I chciałbym tak, żebyście usłyszeli to. Jeżeli Bóg może użyć dzisiaj moich ust, to chcę to do Was powiedzieć. Jesteś moim ukochanym Synem, źródło mojej radości. Jesteś moją ukochaną córką, źródło mojej radości. Bóg w niebie cieszy się z Ciebie. On cieszy się, On raduje się. Wiecie, jak bardzo On tęsknił, kiedy stworzył człowieka. Stworzył. On wyobrażał sobie już Twoje oczy. On sobie wyobrażał, kiedy patrzysz, że będą uśmiechnięte, a kiedy będą zasmucone, On powiedział: pośle pocieszyciela, Ducha Prawdy, aby były szczęśliwe. Halleluja. Nasz Pan chce mieć społeczność z nami. I tutaj spotykamy właśnie takie drugie miejsce, kiedy Bóg Ojciec osobiście do uczni mówi, i to jest słyszalne na zwykłe uszy: to jest mój ukochany Syn, źródło mojej radości. Kiedy Duch Święty wstępuje, kiedy Duch Święty, wiecie, Duch Święty jest kimś bardzo ukochanym. Bóg bardzo kocha Ducha Świętego. Bóg bardzo kocha Ducha Świętego. I wiecie, co się dzieje, kiedy Duch Święty jest w Tobie? On otwiera całe niebo. On mówi: to jest źródło mojej radości. Źródło mojej radości jest w Tobie. Ty jesteś moim ukochanym synem, moim ukochaną córką. I chciałbym, żebyśmy nigdy nie myśleli inaczej, ale żebyśmy wzięli Boże Słowo za prawdę. Nie myślmy to, co mówi świat, nie myślmy to, co my mówimy ludzie o sobie, albo jest taki i taki, dobry by był, ale gdyby. To by był dobry człowiek, ale gdyby, no ma tam swoje za uszami. I zawsze mamy tak. Wiecie, Pan Bóg patrzy na kogoś, kto go stworzył bez kazy, bez zmazy i obdarował Duchem Świętym. Niektórzy z nas sponiewieraliśmy to życie. Zrobiliśmy z niego zupełnie zły użytek. Zrobiliśmy beznadziejny użytek z tego życia. Ale Bóg dalej patrzy na tę ukochaną osobę. On dalej patrzy na ciebie jako swojego syna, córkę ukochanego. I dał wszystko, zrobił wszystko, żeby było z powrotem w jego społeczności. Powiedział: pośle mego Syna Jezusa Chrystusa, żeby złożył ofiarę za niego, żeby mógł być razem ze mną, żeby był moim synem, moją córką i żeby mógł mu to mówić, że jest ukochanym, a mój Duch Święty, żeby był w nim. Amen. Halleluja. Taki jest nasz Bóg. Bóg jest miłością. Ja to kilka razy powtarzam, że On nawet nie czuje miłości.
Nawet to nie możemy tak odpowiedzieć, ale On jest miłością. On nie potrafi inaczej. Bóg nie potrafi teraz czuć miłości, a teraz nienawiści, bo On jest miłością. Bóg się gniewa, kiedy ludzie robią źle, bo widzi, jak sobie sami szkodzą. Stworzyłem ich do innego miejsca, stworzyłem ich do błogosławieństwa, a robią źle. On się gniewa wtedy i mówi, wyprostujcie wasze ścieżki, nawróćcie się, przyjdźcie do mnie, zejdźcie ze złej drogi i wejdźcie na tą drogę, którą przygotowałem do was. Ale On jest miłością, On wszystko robi z miłości. Amen? Bo Bóg jest miłością, On chce dla nas jak najlepiej. Ale czytajmy Słowo Boże dalej. Gdy Bóg otworzył swoje usta i powiedział, to jest mój ukochany Syn, źródło mojej radości. Jego słuchajcie. Następne bardzo ważne zdanie. Jego słuchajcie. I do tego miejsca chcę wrócić jeszcze. Gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarz swoją. Kiedy Bóg mówi, nie jesteśmy w stanie ustać na nogach. Nie będziemy stać na nogach. Kiedy mówi Bóg, Mojżesz to przeżył. I Mojżesz to wiedział. Kiedy stał tam koło Jezusa, mówi, tak samo to przeżywałem, kiedy pierwszy raz Bóg do mnie powiedział. Tak samo to przeżywałem. Kiedy Eliasz stał obok i patrzył, jak uczniowie leżeli na twarzy, powiedział, tak samo leżałem na twarzy. To jest wspaniały moment, kiedy Bóg mówi, a kiedy ty czujesz Jego obecność i wiesz, że On jest blisko. Halleluja. I przystąpił Jezus i dotknął się ich, rzekł, stańcie, nie lękajcie się, nie bójcie się, inaczej powiedział, a podniósł oczy swoje, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. I chciałbym do dwóch miejsc w szczególny sposób się zwrócić. Zacznijmy od tego, co jest najważniejsze. Trzy niesamowite postacie, trzy niesamowite osoby, Jezus Chrystus, Eliasz i Mojżesz. Ale na kogo zwrócił Bóg w szczególny sposób uwagę? Uczniowie byli zachwyceni. Zobaczyli Eliasza, zobaczyli tego, o kim słyszeli przez całe życie, o kim słyszeli, czytali w Słowie, o kim rozmawiali, o kim zawsze w życiu wiedzieli i myśleli, niesamowite rzeczy. My, tacy ludzie zwykli, możemy go dzisiaj twarzą twarz widzieć, Eliasza. Tego, który takie wielkie rzeczy robił na ziemi, chodził po ziemi, tak niesamowity prorok dzisiaj jest nam widoczny. Możemy się z nim spotkać tak blisko. Widzieli też Mojżesza. Mojżeszu, przecież ty wyprowadziłeś naród wybrany, Izraela wyprowadziłeś z Egiptu. A ja dzisiaj mogę się z tobą spotkać. Wiecie, spotkanie dzisiaj z prezydentem naszego państwa, czy nie wiem kim jeszcze, to jest nic w porównaniu z tym, co Piotr, Jan i Jakub mogli widzieć tam właśnie na tej górze. To jest coś więcej. Oni byli zachwyceni. Oni byli zachwyceni. Ale Bóg zwrócił uwagę na coś szczególnego. Wy już o tym wiecie. To jest mój ukochany Syn. Źródło mojej radości. Jego słuchajcie. Jego słuchajcie. I wiecie, pomimo wszystkich ważnych osobistości na ziemi, pomimo kogokolwiek, kto był, kto jest i kto może będzie na tej ziemi bardzo ważnym i bardzo wysoko postawionym, albo może bardzo mocno namaszczonym przez Boga, niesamowicie używanym przez Boga w różnych posługach, w różnych rzeczach, jak niezależnie blisko Boga, jakby był blisko, to Jezus Chrystus jest najwyższym Bogiem. Amen? Halleluja. Jego słuchajcie. I Bóg pokazał uczniom, pokazał, że pomimo tych wszystkich rzeczy, pomimo tych wspaniałych osób, które widzieliście teraz, jak rozmawiają razem ze sobą, jest mój Syn Jezus Chrystus i tylko Jego słuchajcie. Halleluja. To jest priorytet w naszym życiu. To jest priorytet do naszego serca, że najważniejszą osobą na tej ziemi, najważniejszą osobą w niebie i najważniejszą osobą na wszechświecie, gdziekolwiek był, jest i będzie, jest Jezus Chrystus. Halleluja. Amen. I tylko Jemu należy się chwała, tylko Jemu należy się cześć. Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam. Bóg tak bardzo Go ubłogosławił, wywyższył Go, że dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezus zginało się wszelkie kolano na ziemi, w niebie i pod ziemią. Halleluja. I aby na imię Jezus każdy język wyznał, że Jezus to Król i Pan. Amen. Halleluja. Bóg tak bardzo wywyższył Jezusa Chrystusa i powiedział, nigdzie na ziemi nie będzie zbawienia, nie będzie innego imienia, w którym mielibyście zbawienie, tylko w imieniu Jezus. I przez to właśnie, przez ten obraz pokazał uczniom, kogo należy czcić, kto jest najwyższy, kto jest najpotężniejszy, kto jest ten, którego trzeba słuchać. Powiedział, to jest mój Syn Jezus Chrystus. Sam Bóg
w pierwszej osobie osobiście powiedział: Jego słuchajcie. Halleluja. Więc my mamy wiele wyborów, mamy wspaniałych ludzi wokoło siebie. Wiecie, to jest fajne, kiedy możemy patrzeć na ludzi, którzy głoszą słowo w mocy, którzy głoszą słowo i potwierdzane jest znakami, cudami, które się rzeczy wielkie dzieją i może w ich życiu są wielkie owoce i zachwycamy się tym i to jest dobre. To jest dobre, ale mamy nie rozbijać namiotów w tym momencie. Mamy nie rozbijać namiotów i powiedzieć, tu jest dobrze, w tym miejscu chciałbym z Tobą być. Może zrobimy sobie taki kemping i będziemy razem, żeby trochę z Tobą pobyć. Bo fajnie jest być w Twojej obecności. Ale oto Bóg mówi w pierwszej osobie, to jest mój Syn Jezus Chrystus, którego ukochałem, który jest źródłem mojej radości i tylko Jego słuchajcie. Jego słuchajcie, Jego słów, halleluja. I daje nam wyraźny obraz, po to przez to słowo daje wyraźny obraz, że pomimo wszystkich okoliczności, potężnych i wspaniałych ludzi na tej ziemi i gdziekolwiek indziej, Jezus Chrystus jest najważniejszy w moim życiu, halleluja. I kiedy przychodzę do przed Boży tron, to wiem, że Jezus Chrystus jest ten, który mnie zbawił, który mnie oczyścił z grzechów, który mnie wykupił, który mnie podniósł z grzechu, halleluja. Który uzdrowił moje ciało, halleluja. Chociaż bracia i siostry modlą się, wkładają ręce, bo to jest, Pan Jezus działa przez ludzi, amen? Działa przeze mnie i przez Ciebie. On chce, skoro mieszka w Tobie, On chce działać i mówi, ja będę z Wami na ziemi, ale mam jedną prośbę do Was. Ja nie będę widoczny między Wami i mieszkam w Twoich sercu, w Waszych sercach mieszkam. Chwyć za swoje serce, daj rękę na swoim sercu. Gdzieś tutaj w Twoim sercu jest Jezus Chrystus, amen? Halleluja, halleluja. I gdzieś tutaj jest Jezus Chrystus. I Pan Jezus mówi do Ciebie, ja mieszkam w Twoim sercu, gdzieś jestem w Twoim życiu, tutaj. Zamieszkałem tu na stałe. I wiesz, bardzo się mi dobrze tu mieszka. Halleluja. Cieszę się, że mogę mieszkać w Tobie. Cieszę się, że mogę razem z Tobą mieć społeczność. Ale chciałbym przez Twoje ręce usługiwać. Chciałbym Twoimi oczyma patrzeć, Twoim uśmiech czasami bym chciał użyć. Halleluja. Amen. I chciałbym przez Twoje ciało chodzić po ziemi. Pozwolisz mi? Pozwolisz mi, że będę chodził w Twoim ciele po tej ziemi? Taki jest Pan Jezus. Halleluja. I Chrystus w nas, nadzieja chwały. Nadzieja do kogo? Do tego świata. Do tego świata. Ty chodząc po ziemi, jesteś nadzieją do tych ludzi, którzy są wokół. Ci, którzy są już bez nadziei, którzy żyją w strachu, którzy żyją w zakłamaniu, którzy myślą, że do Boga dostać się, to trzeba mieć kilku ludzi wcześniej, kilku pośredników i wszędzie trzeba dole zapłacić. To dzisiaj możesz się dowiedzieć, że tylko Jezus i nie ma żadnego innego pośrednika. Nie ma żadnego innego pośrednika. Bóg w pierwszej osobie osobiście mówi, przyjdź do Jezusa, przyjdź do Jezusa. Jak to mogę zrobić? Kiedy wyjdziesz z tego miejsca, albo może zrób to jeszcze na tym miejscu, kiedy tego nigdy nie zrobiłeś, wstań i powiedz, Panie Jezu, chcę, żebyś zamieszkał w moim sercu. Chcę, żebyś zamieszkał w moim sercu na zawsze. Chcę, żebyś obmył mnie z moich grzechów. Chcę, żebyś mnie oczyścił z mojego grzechu. Chcę, żebyś mnie uwolnił od mojego grzechu. Chcę, żebyś mnie uwolnił od mojego życia, które się mi nie podobało. A chcę, żebyś mi swoje życie dał. Daj mi Twoje życie. Nowe życie mi daj do mojego serca. I On to w tym momencie zrobi. W tym momencie zrobi to. Halleluja. Dlatego to jest tak proste. Aby Pan Jezus zamieszkał w Twoim sercu. I chcę powiedzieć przez to słowo, że najważniejszym jest Jezus Chrystus. Halleluja. Są ważne osoby w naszym życiu. Są bardzo ważne osoby. I jeszcze tu jest jeden bardzo mały szczegół ukryty. Może mały, może duży. Ale wróćmy się do początku właśnie o tej wycieczce. Kiedy Pan Jezus zabrał ludzi na wycieczkę. Kiedy zabrał tych trzech młodych uczni, młodych mężczyzn, zabrał na wycieczkę. Popatrzcie się na ten werset. Po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra, Jakuba i Jana, brata Jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. Pan Jezus wybrał wysoką górę. Kiedy chodził na modlitwę, często chodził na Górę Oliwną, często wychodził na górę, aby się modlić. Właściwie zawsze wychodził, zawsze nocą. W Ewangelii Łukasza, Łukasz z zawodu lekarz, bardzo mądry człowiek, wspaniały człowiek. Wiecie, ja nie wiem, nie znam osobiście, ale kocham już tego człowieka. Kiedy czytam Ewangelię Łukasza, to mówię, jak ty to, Łukasz, robisz? Piszesz o rzeczach, jak one rzeczywiście są. Łukasz był przepełniony Duchem Świętym. Łukasz był zachwycony Duchem Świętym, Bożą obecnością. I wszędzie, gdziekolwiek tylko zobaczył, gdziekolwiek dostrzegł moc Ducha Świętego, działanie Ducha Świętego, on zawsze o tym pisze.
W innych Ewangeliach mniej, ale Łukasz w szczególny sposób o tym pisze. On nawet pisze wtedy, kiedy Elżbieta została napełniona Duchem Świętym, kiedy dzieciątko poruszyło się. Amen? Halleluja. Nawet takie momenty, takie szczegóły pisze. I wiecie, kiedy Pan Jezus zabrał uczni na wysoką górę, tym razem to nie była zwykła góra modlitwy, ale to była wysoka góra. To było miejsce, gdzie było wszystko, reszta zostało na dole. Wszystkie resztę góry i resztę rzeczy zostało na dole. Kiedy wyszli na wysoką górę, wszystko zostało poniżej. I Pan Jezus pokazał im, że to wszystko, co jest w naszym życiu, to wszystko, co jest w naszym życiu, a nawet góra modlitwy jest poniżej, mamy zostawić tam na dole. Wszystko mamy zostawić tam na dole, kiedy przychodzimy w Bożą obecność. Boża obecność nie jest w dolinie, ani nie jest gdzieś tam w potoku na dole. Boża obecność nie jest tam, gdzie twoje myśli biją się o siebie, czy się modlić, czy się nie modlić. Boża obecność nie jest w tym miejscu, gdzie się zastanawiasz, a może dzisiaj nie pójdę na modlitwę, na czytanie Słowa Bożego, a dzisiaj jestem trochę zniechęcony, albo może zmęczony, to bardziej blisko nam jest, mam prawo być zmęczony, więc odpocznę. I tam Bożej obecności nie znajdziemy. To ich kosztowało, oni szli na wysoką górę. Poszli ponad wszystko, co było poniżej. Wyszli na wysoką górę. I Pan Jezus pokazał im, gdzie można Bożą obecność znaleźć. To cię musi kosztować, to musi boleć, to musi mięśnie boleć. Kiedy chcesz Bożej obecności, to nie znajdziesz jej na dole. Nie znajdziesz jej stając tylko rano, podnosząc ręce i powiedzieć: Panie, dziękuję Ci za Twoją obecność. Musisz postarać się, przyjść do Pana. Musisz powiedzieć: Panie Jezus, zaprowadź mnie na Twoją górę. Zaprowadź mnie tam, gdzie jesteś Ty. Tam, gdzie jesteś Ty. Wiem, że tam są wspaniałe osoby. Wiem, że tam są ludzie, którzy już Ciebie poznali i już tę górę zdobyli. Ale ja chcę się patrzeć na Ciebie. Halleluja. Amen. Ja chcę patrzeć na Ciebie, bo Bóg, Twój Ojciec, kochany mój tatuś, On mówi do mnie, że mam słuchać tylko Ciebie. I chcę, żebyś mnie zaprowadził na tę górę. Wiesz, nie musisz iść sam na tę górę. Tutaj w Słowie Bożym jest napisane, że Pan Jezus ich zaprowadził. Pan Jezus wziął uczniów i zaprowadził ich. On ich poprowadził na górę. Oni do końca nie wiedzieli, jaka ta wycieczka będzie miała, jak będzie wyglądać. Po co? Może pooglądać krajobrazy. Może Pan Jezus powie, że Izraela wyzwolimy z okupanta, spod okupacji. Ale On poprowadził ludzi, poprowadził ich, aby im pokazać, że to ja jestem waszym przewodnikiem. Ja was wyprowadzę, wprowadzę was w Bożą obecność i jestem tym, który jest przy was cały czas. Halleluja. A Bóg Ojciec poświadczył to i powiedział: Duch Święty wstępuje na Niego, jest moim ukochanym Synem, Jego słuchajcie. Jego słuchajcie. Niech Twoje serce będzie otwarte i chciejmy przychodzić przed Boże oblicze. Chciejmy przychodzić na Bożą górę. Chciejmy przychodzić w uwielbieniu. Chciejmy przychodzić, zostawiając wszystko na dole. Wiecie, to jest ciężkie, ale we wtorek, kto był we wtorek? Niech pomacha ręką. Halleluja. Dużo ludzi. Fajnie, że we wtorek dużo ludzi przychodzi. Wiecie, chcę wam powiedzieć, we wtorek mówiliśmy o tym, że nasze myśli musimy poddać posłuszeństwo Chrystusowi. Nasze myśli zmuszamy, Słowo Boże mówi, żeby poddać posłuszeństwo. Czasami nasze myśli właśnie są takie przyziemne. Albo dzisiaj nie chcę, dzisiaj się mi nie chce, dzisiaj jestem zmęczony. Ale ty poddajesz swoją myśl i decydujesz, stajesz na swoje nogi i mówisz: Panie, dzisiaj chcę Ciebie wielbić. Dzisiaj będę Ciebie uwielbiał. Inaczej, źle to powiedziałem. Nie chcę dzisiaj się mi wielbić, ale dzisiaj Ciebie będę uwielbiał. Amen? Nawet kiedy Ci się nie chce uwielbiać, bo wydaje Ci się, że Ci się nic nie chce, to decydujesz i zaczniesz uwielbiać Boga. Zaczniesz się modlić. Podnosisz ręce do Boga i zaczynasz się modlić. Pan Jezus pokazał nam, jak zwyciężać. Kiedy przychodzą pomysły, złe myśli, On pokazał nam, jak zwyciężyć to, przeciwstawiając się i idąc dalej pełni ducha. Halleluja. Amen? Dlatego w takich momentach, kiedy przychodzimy przed Boże oblicze, wiemy, że Jezus Chrystus chce nas zaprowadzić na wysoką górę. Zostawiamy te niechęci, zostawiamy te złe myśli, zostawiamy wszystko to, co jest na ta doczesność. To, że jeszcze mam zrobić zamówienie w robocie, to, że jeszcze mam zrobić pranie, że muszę przygotować obiad na jutro, że muszę postarać się, bo gości będę miał, że muszę jeszcze coś tam przygotować, muszę to wszystko zostawić na dole. Siostry tak trochę dziwnie na mnie popatrzyły w tym momencie. No to powiem trochę o mężczyznach. Swoją robotę musisz zostawić. Piłki nożnej nie oglądać. Też chcę się wam narazić trochę. Wiecie, wszystkie rzeczy, kiedy chcesz w Bożej obecności, musisz zostawić na dole. I powiedzieć: Panie Jezu,
chcę iść za Tobą. Wyprowadź mnie na górę. Wyprowadź mnie tam, gdzie jest Twoja obecność. Wyprowadź mnie tam, gdzie jest Twoje objawienie. Tam, gdzie mogę zobaczyć Ciebie. Mogę zobaczyć też wiele wspaniałych ludzi. Tam zobaczysz wielu braci i sióstr. Kiedy wejdziesz w to miejsce, wiecie, ja się zastanawiam, jak to działa. Czasami mówiłem świadectwo o czymś, co dotknęło mojego życia i ktoś mi mówi, wiesz co, to samo przeżywam. To samo przeżywam. Ja mówię, teraz to wiem, że chyba byliśmy na jednej górze. I Jezus Chrystus był naszym wspaniałym przewodnikiem, który nas tam zaprowadził. I tak czasami się dzieje. Spotykasz wspaniałych ludzi, którzy dochodzą do tego samego objawienia. Dochodzą do tego samego, że chcą być tak blisko Pana. I Twój wzrok coraz bardziej jest skierowany na Jezusa. I Twój wzrok coraz bardziej patrzy na Jezusa, na Tego, który jest najważniejszy, na Tego, który jest Król Królów i Pan Panów. Halleluja. I chcę Go w szczególny sposób wywyższyć. Chcę w szczególny sposób dzisiaj przynieść Wam osobę Jezusa Chrystusa, który jest ponad wszystko, który wyprowadzi Cię na górę chwały, który przyprowadzi Cię przed sam tron Boga, gdzie będziesz mógł słyszeć Boży głos. Powtórzę to jeszcze raz. On zaprowadzi Cię na górę, zostawiając za sobą wszystko, gdzie będziesz mógł w Jego obecności, w Jego zachwyceniu słyszeć Boży głos. Halleluja. Wiem, że dzisiaj już słyszycie Jego głos. Dzisiaj już słyszycie Jego głos. I nie zostawiajcie tego tak, ale zróbcie z tym coś. Halleluja. Zróbmy razem z tym coś. Przyjdźmy przed Boże oblicze i powiedzmy, Panie, ja chcę przychodzić na tę górę. Tak jak ta kobieta, która przyszła do Jezusa. Kobieta, która przyszła do Jezusa w domu Szymona. Pamiętacie taką historię? Nie pamiętacie, ja wam opowiem. Przypomnę wam ją. Przyszła pewna, Pan Jezus przyszedł na ucztę, na gościnę do pewnego faryzeusza, do pewnego człowieka, wierzącego człowieka. I kiedy zasiedli do stołu, kiedy jedli przy stole, przyszła pewna kobieta. Ciekawe jest to dla mnie jest to ciekawe, wiecie, bo ja takich szczegółów nie zauważam, nie widzę tego tak w świecie, że wszyscy wiedzieli, że jest grzesznicą. Zastanawialiście się nad tym? Przychodzi kobieta i wydawałoby się zwykła kobieta, ładnie ubrana, przychodzi kobieta do Jezusa Chrystusa, a wszyscy wiedzieli, że jest grzesznicą. To było jawne, to było otwarte. I wiecie, wszyscy ją potępiali, wszyscy patrzyli na nią krzywo. Nikt nie miał dla niej szacunku ani przychylności. Ale kiedy ona upadła do jego nóg, pamiętacie, co ona zrobiła? Ona płakała, ona nie mówiła nic. Ona płakała i swoimi włosami wycierała nogi Jezusa Chrystusa. Halleluja. Halleluja. Kiedy będziemy w niebie, ja chcę poznać tę kobietę. Ja wiem, że ona będzie prowadzić uwielbienie. Halleluja. Wiecie, tak wręcz przesadnie, nieprzyzwoicie uwielbia Boga. Przychodzi do Niego pomimo swojego stanu. Pomimo tego, że wszyscy wiedzą, jaka jest. Wszyscy wiedzą, jaka ona jest. Przychodzi do Jezusa Chrystusa. Wyobraźcie sobie to oczami wyobraźni. Przychodzi do Jezusa, klęka i łzami myje Jego nogi, Jego brudne nogi i swoimi włosami, pięknymi włosami swoimi wyciera z brudu. A potem rozbija alabastrowy słoik wonnej maści i smaruje Jego nogi. Wiecie, do czego był ten olejek? Ten olejek to było najcenniejsze, co mogło być na te czasy. Jeżeli coś mogło mieć wartość, to właśnie taka rzecz. Ja wam trochę opowiem, to nie moje kazanie, ale troszeczkę wam powiem, 5 minut, o tym olejku. Ten olejek często był spadkiem rodzinnym z pokolenia na pokolenie. To niesamowita wonność, która przyrządzona była bardzo cenna. I często z pokolenia, z babci na matkę, z matki na córkę było przekazywane, czy na syna było przekazywane, to jest cenne, to jest do Twojej rodziny. Wiecie, do czego tego używano? Kiedy była szczególna okazja, szczególna uroczystość, wesele albo narodziny, albo coś bardzo szczególnego, brało się na palec tego oleju, posmarowało się czoło albo jakiś przedmiot i w całym pomieszczeniu rozlegała się piękna woń. W całym pomieszczeniu, wyobraźcie sobie. Z tego malutkiego palca w całym pomieszczeniu rozlegała się piękna woń. I to było takie przyjemne, miłe, kiedy ucztowali, kiedy cieszyli się ludzie. To było wręcz do zapachu, jeszcze pobudzało zmysły. To było coś niesamowitego. I ja zachwycony tym olejkiem kiedyś sprawdziłem sobie. Dzisiaj mamy takie czasy, że wszystko można sprawdzić. I przeliczono ten słoik, przeliczono mniej więcej na wartość naszych złotówek. Ktoś się postarał i przeliczył to. Zgadnijcie. Ja już chyba wam to mówiłem kiedyś. Około 15 tysięcy złotych. To był spadek całej jej życia.
jej całej, co może to było nawet coś z pokoleń, co mogłaby przekazać komuś dalszemu pokoleniu. Ale ona, wiecie, dla Jezusa Chrystusa rozbiła i cały ten olejek wysmarowała na Jego nogi. Nawet nie na głowę, bo nie podniosła oczy, ale na Jego nogi. A Pan Jezus siedząc rozkoszował się jej uwielbieniem. Wiecie, ja kiedy przeczytałem te historie po raz pierwszy z Duchem Świętym razem, to pomyślałem sobie, że takie chcę, aby moje uwielbienie dla Boga było. To jest kobieta, która wie, jak uwielbiać Boga. Amen. Przychodzi do Jezusa Chrystusa po prostu w niesamowity sposób. Oddaje Mu wszystko. Oddaje Mu wszystko. Wręcz w nieprzyzwoity sposób. Jak przychodzę do Boga? Jak ja przychodzę do Boga? Czy wstydzę się jeszcze kogoś? Czy kogoś uwaga zwraca na mnie, robi to na mnie wrażenie, że w tym momencie zachowuje się inaczej? Czy Jezus Chrystus jest najważniejszy w moim życiu? Czy kiedy w autobusie jest pełno ludzi i ktoś mówi chwała Bogu, halleluja, cieszę się, że Cię widzę, czy tak radośnie też odpowiadam chwała Bogu, też się cieszę, że Cię widzę, fajnie Cię widzieć. Czy ktoś, kto stoi obok Ciebie i czuć go alkoholem i patrzy się na Ciebie jak na trochę nienormalnego, czy nie robi to dla Ciebie jakiejś bariery, żeby ciszym głosem mówić? Czy Jezus Chrystus jest dla mnie największą radością? Czy jest najważniejszy dla mojego życia? Czy jest osobą, którą chciałbym przedstawić każdemu? Każdemu. Czy Jezus Chrystus jest tym, kto Bóg mówi, to jest mój ukochany Syn. Źródło mojej radości. Jego słuchajcie. I z tym pytaniem chciałbym zostawić Ciebie i mnie. W moim życiu robi wielkie rewolucje to słowo. Kiedy Pan zadał mi to pytanie, czy jesteś w stanie przedstawić mnie każdemu, kogo spotkasz? Czy jestem tym Jezusem Chrystusem, który wyprowadził Cię na tę wysoką górę i Bóg Ojciec pokazał Ci, że to jest najwyższe Jego imię? Halleluja. Czy to jest ta najważniejsza osoba? Czy to jest najlepsza osoba w Twoim życiu? Czy wrócisz jutro do roboty i znowu zaczniesz się normalnie zachowywać, a kiedy przyjdzie temat Jezusa, to spuścisz głowę na dół, mówi, no tak jest. Tak jest. No, dzięki Bogu. Wiecie, my mamy dobry czas. My mamy naprawdę niesamowite możliwości. Mamy wolność. My możemy na ulicy mówić na całe gardło. Gdybyś miał mikrofon, możesz mówić przez mikrofon o Jezusie Chrystusie. Możesz mówić świadectwo na placu, na rynku, możesz dzisiaj wyjść. Jeżeli tylko znajdzie się chwila, to ktoś tam nie ma zajęte, to możesz stanąć i mówić świadectwo o Jezusie Chrystusie. Nikt Ci nie przeszkodzi. Nikt Ci nie przeszkodzi. Ale czy moje serce jest gotowe? Ja nie mówię, żeby robić to ponad wszystko, żeby chodzić i robić coś wbrew sobie. Ale czy moje serce jest gotowe, żeby Jezusa Chrystusa przedstawić każdej osobie? Żeby Jezusa Chrystusa zanieść wszędzie? Żeby mieć Go w sercu najważniejszy? Tak jak Bóg powiedział, to jest mój ukochany Syn i Jego słuchajcie, którym jest moja radość, którym jest moja rozkosz. Ja patrzę na mojego Syna i On chce na Ciebie tak patrzeć dzisiaj. Kiedy Duch Święty wstępuje na Ciebie, kiedy obdarowanie Jego wstępuje na Ciebie, Bóg chce w pierwszej osobie Ci powiedzieć dzisiaj, Ty jesteś moim Synem. Tak jak Jezus Chrystus, chodząc po ziemi, wykonując moją wolę, tak jest moim Synem ukochanym. Tak Ty, córko i Synu mój, jesteś moim ukochanym Synem i córką. Halleluja. I z tym słowem chciałbym was zostawić, abyśmy wejrzeli w nasze serce. Czy tak jest? Słowo Boże mówi jedno. Mówi, że to jest najważniejsze. Że Jezus Chrystus jest najważniejszym. To jest ten, do którego przychodzimy w pierwszej osobie, kiedy chcemy odpuszczenia grzechów. Nie ma pośredników. Nie ma nikogo innego pomiędzy Jezusem Chrystusem a Bogiem. Jest tylko Jezus Chrystus. I możesz przyjść do Niego dzisiaj, teraz. Teraz, tak jak siedzisz, tak jak stoisz, możesz do Niego przyjść, powiedzieć, Panie Jezu, przebacz mi moje grzechy. Tak jak ta kobieta, możesz przyjść i uwielbiać Go i nie musisz zwracać uwagi na nic innego. Wiecie, ludzie w tym momencie myślą różnie. Nawet wierzący ludzie, wiecie, niektórzy tam powiedzieli, z uczni nawet powiedzieli, no sprzedać tę maść, przeliczyli szybko, to byśmy 5000 ludzi nakarmili chlebem. To by był dopiero gest. A Pan Jezus zrozumiał ich myśli. I powiedział, ta kobieta zrobiła coś szczególnego dla mnie. Dla niej nie ma ważniejszej osoby na świecie. Dla niej jestem ja najważniejszy. Zrobiła wszystko, oddała wszystko, uwielbiła mnie w taki sposób jak nikt. Mówi do tego gospodarza, Szymek, patrz, zaprosiłeś mnie na obiad.
a nawet nóg nie umyłeś moich. A ona, odkąd przyszła, nie przestała wycierać je swoimi włosami i myć swoimi łzami. Cóż za uwielbienie, cóż za uwielbienie. Wolna od wszystkich opinii, wolna od wszystkiego, co było z zewnątrz, co było dookoła. Nie patrzyła na ludzi, nie patrzyła na zewnątrz, nie patrzyła na swoje życie ani na swoją przyszłość. Popatrzcie, ten olejek sprzedając mogłaby poprawić sobie może przyszłość. Ona nie patrzyła w przyszłość. Mówi, dla mnie przyszłość już nie ma znaczenia, jeśli Chrystusa nie będę mieć w swoim sercu. Halleluja. Pan Jezus dał jej niesamowitą obietnicę. Mówi, gdziekolwiek na ziemi będzie głoszona Ewangelia, będą wspominać tę kobietę. Halleluja. Halleluja. Taki jest nasz Bóg. Taki jest nasz Bóg. Będzie taki czas kiedyś, kiedy spotkamy tych ludzi cudownych, kiedy będziemy razem przed Panem. Wiecie, czasami, kiedy się modlę, nie mogę się doczekać tego momentu. Ale jesteśmy tutaj na ziemi, mamy możliwość, aby zrobić to z naszym Panem, co jest do zrobienia. Tego stańmy na wysokości zadania. Tak często to mówimy, słyszymy to słowo. Stańmy przed obliczem Bożym. I chcielibyśmy powiedzieć, Panie Jezu, dzisiaj jestem gotowy, aby iść z Tobą na wysoką górę. Na wysoką górę znaczy zostawiając wszystko. Moje myśli zostawiam, moją pracę zostawiam. Ja wiecie, taki często taki, robię taki gest, robię sobie taki wyzwanie. Kiedy jestem spracowany, zmęczony, kiedy nasłucham się różnych opinii, różnych zdań, czasami ktoś tam gdzieś tam jeszcze jęczy, wiecie, jak pracujemy z ludźmi, to różnie słyszymy zdania, to na koniec dnia, kiedy jest taka pogoda jak dzisiaj, lubię wziąć rower, liter wody, siąść na ten rower, pojechać na górę. Nie wiem czemu tak na górę, ale teraz chyba wiem czemu na górę, bo wtedy się porządnie zmęczę. Wtedy jestem tak wykończony. Jadę tak, jakbym normalnie na wyścigu, na wyścigu kolarskim jechał. Jestem tak zmęczony, tak spocony. Wyjadę na tę górę, wypiję liter wody, położę się do trawy i leżę i o niczym nie myślę. Mówię, Boże, jestem dla Ciebie teraz. Teraz jestem dla Ciebie. Jestem przed Twoim obliczem i o niczym nie chcę myśleć. I wiecie, nie wiem, czy to zmęczenie, czy ten rower, czy ta woda, czy ta trawa, ale na pewno Boża obecność robi we mnie to, że kiedy zjadę na dół, jestem zupełnie innym człowiekiem. Jestem w stanie przyjąć nowe wyzwania. Jestem w stanie, jestem zmęczony, ale jestem w stanie znowu słuchać ludzi. Jestem znowu w stanie pracować. Jestem w stanie wyspać się i znowu przyjść do Boga, jak wspaniałym Ty jesteś. To jest taka moja metoda. Nie musicie tego stosować, może macie inne metody. Ale chcę wam powiedzieć, że jest w tym coś, kiedy zostawiasz wszystko i jesteś na górze tylko Ty i Jezus Chrystus. Halleluja. Tam spotkasz cudownych ludzi. Tam spotkasz momenty i miejsca i usłyszysz coś, co słyszałeś gdzieś od kogoś i tęskniłeś do tego może już lata. Myślisz, ja też tak chcę jak on. Ale tam to usłyszysz, ale pomimo tego Bóg do ciebie powie, pokażę Ci, to jest mój Syn Jezus Chrystus, mój ukochany, który jest źródłem mojej radości. Jego słuchaj. Halleluja. A On mówi cały czas przez Ducha Świętego. On mówi każdy dzień mówi. Wiecie, jaka to jest rozkosz, jaka to jest radość, kiedy możesz mieć czas i słuchać Bożego głosu, Bożego Słowa. Boże Słowo jest cudowne. Ewangelię, czytając Ewangelię, możemy być w tych miejscach, gdzie Jezus Chrystus bezpośrednio mówi do ludzi i przyjąć to do siebie, bo to jest Słowo do Ciebie. Każde słowo, które Pan Jezus powiedział, jest powiedziane do Ciebie i do mnie. Amen? Amen? Halleluja. Żadnego słowa Pan Jezus nie powiedział dla trzeciego pokolenia naprzód. Też. Ale dzisiaj powiedział do nas, do Ciebie i do mnie. Dlatego chciejmy czytać Słowo Boże, chciejmy modlić się i chciejmy rozmawiać z Bogiem. A kiedy jest możliwość modlić się razem, wspólnie razem szukać Pana, to jest szczególny czas. Bóg przychodzi w szczególny sposób. Duch Święty wstępuje. Amen? Tak jak nad wodą Jordanu, kiedy Pan Jezus modlił się i ludzie wszyscy, którzy byli ochrzczeni, oni oczekiwali, widzieli, że coś się dzieje, ale może nie wiedzieli do końca, co się dzieje. Pan Jezus zaczął się modlić i Duch Święty zaczął wstępować. Halleluja. Widoczny sposób. I tak się dzieje na modlitwie. Tak się dzieje na modlitwie, kiedy się modlimy razem, kiedy wzywamy Pana, kiedy wołamy Duchu Święty, zapraszamy Ciebie jako najlepszego gościa. Panie Jezus, zaprowadź nas na górę. Dzisiaj chcemy zostawić wszystko i uwielbiać Ciebie. Wtedy Duch Święty wstępuje. Halleluja. W Słowie Proroczym, w Słowie Objawienia. Wtedy Duch Święty wstępuje. Wtedy Bóg zaczyna mówić, nie mogę się doczekać, kiedy zrobisz wezwanie o modlitwę o chorych. Chcę uzdrawiać chorych. Halleluja. Nasz Pan jest cudowny. Nasz Pan chce dotykać, chce uzdrawiać, chce uwalniać. On to chce robić wśród nas. Ale chcielibyśmy znaleźć miejsce, tak jak tutaj uczniowie. Chcielibyśmy powiedzieć, Panie Jezu, chcę, abyś mnie wyprowadził na górę. Zobaczyć Jezusa Chrystusa. Usłyszeć Boży głos. Usłyszeć Jego głos.
i chcę, żebyś był najważniejszy w moim życiu. Żebym nie zszedł z tej góry z namiotem na plecach. To był fajny biwak. I powiedzieć, ciekawe, kiedy znowu pójdę na górę. Ale by od tego momentu Jezus Chrystus zawsze był tym najważniejszym. Zawsze tym, który mówi, którego słyszysz. On mówi, ale czy go słyszysz? I wiecie, mój szwagier często mówi takie zdanie i konfrontuje tym ludzi. Wielu ludzi mu zarzucało to, ale on mówi, wiecie, kiedy się nawróciłem, to rozmawiam z Bogiem. Od tego momentu, kiedy poznałem Jezusa Chrystusa, to z Nim rozmawiam. Wy też rozmawiacie? Tak się pyta zawsze. Wy też rozmawiacie? Słyszycie, co Bóg do was mówi? Czy rozmawiacie z Nim? Czy tylko mówicie? Trzeba słuchać, co Bóg mówi. A On często chce, bardzo, bardzo chce z nami porozmawiać. Trzeba Mu znaleźć czas. Znaleźć czas, aby powiedzieć, Panie, zostawiam wszystko i chcę iść na Twoją górę. Halleluja. Halleluja. Niech to będzie modlitwa w naszym życiu. Niech to będzie społeczność w naszym życiu. Niech to słowo zainspiruje nas. Gdy On jeszcze mówił, Piotr, oto obłok jasny okrył ich i rozległ się głos obłoku. Ten jest mój Syn umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. Halleluja. Jego słuchajcie. Halleluja. Wiele głosów jest. Wiecie, nie musimy mieć zamieszania. Kiedy jesteś w Bożej obecności, kiedy szukasz Boga, nie musisz bać się, że możesz coś złego usłyszeć. To też jest taka obawa. Wielu ludzi myśli, że albo mogę coś złego usłyszeć i mogę pójść w nie tym kierunku, gdzie trzeba. Zostawmy wszystkie obawy. Tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni, jak było mówione w zeszły jeszcze niedzielę chyba o strachu, o bojaźni, o lękach. Tak zostawmy wszystko Bogu. Złóżmy to na Niego i powiedzmy, Panie, chcę iść razem z Tobą. Kiedy Jezus idzie przed Tobą, to idziesz na tę górę razem z Nim. Amen? I idziesz za Nim. Nie idziesz tam sam, nie szukasz po omacku, ale idziesz za Jezusem, aby zobaczyć tego, który jest najważniejszy. Który pośród wielkich ludzi jest tym, który daje zbawienie, który daje uzdrowienie, który daje uwolnienie. Halleluja. I z tym słowem chcę was zostawić. Mamy wiele wspaniałych ludzi. Mamy wiele ważnych osobistości. Są ludzie, którzy czynią cuda, którzy głoszą Ewangelię, są tysiące ludzi się nawracają. Wiecie, że dzisiaj tysiące ludzi przyszły do Jezusa? Halleluja! Wiecie o tym? Że kiedy się obudziłeś, otworzyłeś swoje oczy, to już tysiące ludzi przyszło do Jezusa Chrystusa. Kiedy zacząłeś się modlić albo myłeś jeszcze zęby, to już tysiące ludzi zostało ochrzczonych Duchem Świętym. Halleluja! Kiedy może zszedłeś do kuchni, żeby coś przygotować na śniadanie, to wiele, wiele, wiele ludzi zgromadzało się, aby uwielbiać Pana, już chwalą Jego imię. Halleluja, to są miliony. To są miliony, które tutaj na ziemi wielbią Pana, bo w niebie cały czas jest chwała. W niebie jest cały czas chwała i my możemy podłączyć się tam do nieba. My możemy podłączyć, dołączyć do nich i powiedzieć, godzien jest ten, który został zabity, oddał swoje życie za mnie, za nas, za ludzkość i wybawił nas. Halleluja. Wielbić Go każdy dzień. Słowo Boże mówi, że co poranku jest świeża i nowa Jego łaska. Co poranku. Wiecie, kiedy otwieram oczy, to mówię, Panie, znowu tak jak rosa, dzisiejszego poranku świeża jest Twoja łaska. Tysiące ludzi mogą przyjść do Ciebie. Tysiące ludzi wychodzą, aby spotkać się z Panem. Halleluja. Słyszą świadectwo i przyjmują Jezusa Chrystusa i ich życie się zmienia. Dlatego dziękujmy, bądźmy wdzięczni Bogu i dziękujmy Bogu. Korzystajmy z każdej okazji, kiedy możemy przyjść do zgromadzenia. Uwielbiajmy Jego imię, bo jest godne chwały. Halleluja. Kiedy módlmy się gorąco, módlmy się w mocy, módlmy się zostawiając wszystko za sobą. Kiedy przychodzimy do Pana, niech On będzie najważniejszy w naszym życiu. A kiedy mamy możliwość mówić świadectwo, to mówmy to o kimś, kogo tak bardzo kochasz, że nie wyobrażasz sobie, żeby o nim czegoś nie powiedzieć. Halleluja. A wtedy On stąpi Duchem Świętym swoim na Ciebie. On zacznie wstępować. Bóg Ojciec mówi, nie jestem w stanie utrzymać Ducha Świętego, muszę całe wylać na Niego, bo jest tak kochany, jest tak niesamowity. Ta siostra jest tak ukochana, taką radością, jest źródłem mojej radości. Wiecie, co to znaczy być źródłem Bożej radości? Skoro Bóg jest radością, Bóg jest miłością, a On mówi, że Ty i ja jesteśmy źródłem Jego radości. Czy możecie to wyobrazić? Skąd się Boża radość bierze? Ze źródła. A co jest źródłem Bożej radości? My. Halleluja. Jezus Chrystus, który stanął i wykonywał wolę Ojca, Jego ukochany Syn. Ty, bracie, siostro, jesteś Bożym źródłem radości. Tam się bierze Jego radość. Kiedy patrzy, On jest, no nie powiem, w niebo wzięty. Halleluja. Bo jest w niebie. Ale jest rozradowany, On się cieszy swoimi dziećmi. Halleluja. I tym chcę was zachęcić. Niech Jezus Chrystus będzie najważniejszym w naszym życiu.
Pomimo wszystkich najważnych osób w naszym życiu, pomimo wszystkich, co jest ważnych, pomimo wszystkiego, co jest wokoło, co zostaje pod górą, pod szczytem góry, Jezus Chrystus niech będzie najwyżej wyniesiony. Chcę Go błogosławić. Święty, święty Izraelski, ten, który był, który jest i który przychodzi. Przyjdź, Panie Jezu, halleluja. Przyjdź, Panie Jezu, dotknij naszych serc. Dotknij naszych serc, abyśmy byli, żyli, abyśmy obudzili się do życia z Tobą. Do życia z Tobą. Halleluja. Dzięki Ci, Panie Jezu. Amen.